W dalszym ciągu jesteśmy w naszym panelu administracyjnym Joomla. Jak w poprzednich odcinkach skonfigurowaliśmy wstępnie naszą Joomlę. Czas dodać pierwszy artykuł do naszej strony. Tak naprawdę dodawanie artykułów nie powinno się odbywać od strony zaplecza. Dlatego są innego rodzaju narzędzia i nie powinno się odbywać na poziomie administratora, superadministratora, od tego są redaktorzy i inni pomniejsi ludzie. My jako superadministrator powinniśmy się zająć zarządzaniem tej strony, a nie wprowadzaniem treści. To oczywiście takie luźne spostrzeżenie, ale proszę uważać na to, żeby hasło superadministratora używać do gruntowych zmian w naszym systemie, a nie do zwykłego wprowadzenia tekstu. Jak wprowadzać tekst poprawnie, według mnie poprawnie, o tym powiem Państwu później. Dobrze. Tu mamy taki skrót, utwórz artykuł. Stwórzmy swój pierwszy artykuł, klikając ten przycisk. Pierwsze, co musimy zrobić, to nadać mu tytuł. Każdy artykuł w gazecie, czy gdziekolwiek indziej ma jakiś tytuł. Wpiszmy tutaj mój pierwszy No i pierwszy artykuł. Alians nada się sam. Właśnie z aliansu będzie brany prosty adres. Nie wpisujmy tutaj na razie niczego. Kategoria, chwilowo pomińmy tutaj. Tą opcję wrócimy do niej, jak będziemy mieli kategorię. Status. Opublikowano czy nie opublikowano? Czy coś innego zrobiono? Przypatrzmy się, jaki artykuł może mieć statusy, o tym później. Dostęp, uprawnienie i tak dalej, to wszystko sobie później opowiemy. Piszmy tutaj treść. Pamiętają Państwo, że myśmy edytor tekstu spolonizowali. Najeżdżając na ikonki widzimy, że jest po polsku już. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, odsyłam do części drugiej, tam pokazałem, jak polonizować edytor tekstu TimeMC. Tak naprawdę to nie jest edytor tekstu typu Word, jest to edytor HTML, który za pomocą tych oto tutaj comment i tak dalej, bez znajomości HTML-u pozwala nam stworzyć tekst, który umie przeczytać przeglądarka. Czy przeglądarka czyta właśnie HTML-owski artykuł, HTML-owski dokument? Dobrze, zabełtałem niepotrzebnie. Piszmy pierwsza treść. Wypadałoby coś więcej napisać. Skopiujmy sobie jakoś treść tymczasowo z mojej strony wideo. O, tutaj taka mała, fajna treść jest. A tu dotąd, zróbmy kopiuj. I otwórzmy sobie notatnik. Wklejmy to do notatnika, Ctrl A, Ctrl C, co oznaczało zaznacz wszystko. I dopiero taki czysty tekst spróbujmy tutaj wpisać. Świetnie, wgrał się, możemy wpisać to z palca. Możemy sobie teraz ten tekst tutaj sformatować, zaznaczając dany tekst, jak w popularnych edytorach tekstu. O, możemy sobie tutaj pogrubić. Możemy sobie tutaj pochylić, możemy podkreślić. Możemy skorzystać z wypunktowania. Tak. Możemy skorzystać z listy numerowej. Tink. Jak widać, to się wszystko samo zapisuje, tworzy. Oczywiście możemy cofnąć pewne zmiany. Ładnie nam się tutaj cofa. Świetnie. Teraz proszę pamiętać o tym, że już standardowo Joomla jest ustawiona na 15 minut trwania sesji. Po 15 minutach serwer automatycznie nas wyloguje. To, że będziemy tutaj na swoim komputerze coś robić, nie oznacza, że łączymy się w tym czasie z serwerem. Nie, serwer robi swoje, my robimy tutaj swoje. Dopiero jak klikniemy ikonkę zapisz, to połączymy się z serwerem i od tego momentu przedłużymy sesję o kolejne 15 minut. Czyli tworząc długi artykuł z tego poziomu, do 15 minut musimy kliknąć zapisz. Ikonka zapisz oznacza to, że zapisujemy bez wychodzenia z danego artykułu czy z danej operacji. Ikonka zapisz i zamknij mówi o tym nam, że zapisujemy i zamykamy artykuł. Otwórzmy go sobie jeszcze na chwilę. Natomiast zapisz i nowy mówi nam zapisz jako nowy artykuł, czyli skopiuje pewnego rodzaju ten artykuł. Zapisz jako kopię, zamknij
zamykamy bez wprowadzania zmian. Pięknie. Myśmy już ten artykuł zapisali, więc zobaczmy, czy jego widać jest na stronie. Ładujemy się, no niestety nie ma artykułu. Jak to w pierwotnej wersji tego kursu moja żona powiedziała, dlaczego go nie ma? Bo nie ma co go wywołać. Musimy wywołać ten artykuł. Wywołać artykuł możemy za pomocą menu lub ustawiając ten artykuł, żeby pokazał się na stronie startowej, czyli żeby był wyróżniony. Do tego nam będzie właśnie służyło to wyróżnienie. Proszę zwrócić uwagę, że status jest opublikowany, natomiast my tutaj go wyróżnimy. On zapiszemy bez wychodzenia. Przypominam, zapisz, to jest bez wychodzenia. Skorzystajmy po raz kolejny, pokażę witrynę. Jest. Oto nasz pierwszy artykuł. Stworzyliśmy właśnie pierwszy artykuł. Całkiem przyjemny, całkiem ładny, bo jest podkreślony, pogrubiony. Co więcej, nawet jest kursywa gdzieś tutaj. Świetnie i wypunktowanie. Na początku może Państwa zaniepokoić o to, o to właśnie takie fajne, małe zapisy, które w gruncie rzeczy nie są potrzebne lub są potrzebne, zależy kto jakie ma preferencje. Pokażę Państwu teraz, jak powyłączać te elementy. Przejdźmy do naszego zaplecza i kliknijmy Zapisz i zamknij nasz artykuł. Wybierzmy sobie opcję. Tutaj pokazuje nam się opcje pokazania artykułu. Te opcje, które tutaj zmienimy, uwaga, zaznaczam to, są opcjami globalnymi. Będą miały zastosowanie do każdego artykułu, który jest w naszym systemie. Są one niejakoby nadrzędne, rodzicielskie. Zwijmy to jak zwijmy, są one pierwotnymi. Wszystkie tutaj ustawienia dotyczące artykułu będą skutkowały w innych pozostałych artykułach. Natomiast jeżeli będziemy chcieli zmienić ustawienia w danym artykule, zmienimy to. Pokażę Państwu jak w następnych odcinkach. Świetnie. Układ prezentacji domyślny lub skomponowany. To pozostawmy tak, jak jest. Tutaj nie ma co filozofować nad tym. Pokaż tytuł. No, artykuł musi być tytuł, więc go pokażmy. Czy tytuł łączem? Tytuł łączem oznacza to, że możemy na niego kliknąć i odnieść się do całej części artykułu. Czy ma być wprowadzenie? Proszę zwrócić uwagę tutaj na mojej stronie, że niektóre artykuły, no akurat tutaj nie widać ich, mają coś takiego jak czytaj więcej. O, właśnie tutaj jest czytaj więcej. Czy ten element, o to jest wprowadzenie. A tutaj jest czytaj więcej. Czyli jak zaznaczamy tutaj, że pokaż wprowadzenie, to artykuł będzie miał wprowadzenie i główną treść. A proszę zobaczyć, czy to, pamiętajmy, to jest wprowadzenie, nie? I to wprowadzenie pojawia się z całym artykułem. Tutaj widzimy to. Gdybyśmy zaznaczyli, że nie, to tego wprowadzenia by nie było tutaj. Pozostawmy standardowo. Pokaż kategorię. Tu mamy kategoria. Proszę popatrzeć na ten artykuł. Kategoria. Czyli do jakiej kategorii jest artykuł przypisany? Tutaj, klikając opcję na ukryj, tak sobie zaznaczmy, nie będziemy widzieli tego zapisu tutaj kategoria, a tego tutaj. Następny, kategoria łączem. No cóż. Nie klikniemy sobie tego, kategoria będzie pokazana, ale nie klikniemy tego w głąb. Ale skoro już ukryliśmy, nie ma co klikać. Świetnie. Tytuł kategorii, to ukryj, łącze nadrzędne z kategorią, to też na razie pozostawmy. Że pokaż autora. No ja na swojej stronie pokazałem siebie jako autora. A co? Niech będzie, prawda? Jeżeli tworzymy jakieś wartościowe treści, warto się tym pochwalić w internecie. Pamiętacie Państwo, że zmieniliśmy super usera. Gdybyśmy nie wpisali tam w poprzednim odcinku super usera, tutaj by nam się pojawił super user, a nie Jarosław Kasperek, czyli imię i nazwisko Państwa albo pseudo. Więc my tutaj chcemy pokazać autorem. Autor łączem, jeżeli mamy jakiś profil rozpisany, czym się zajmujemy na naszej stronie, to tutaj klikając tak,
klikając na nasze imię, nazwisko czy pseudo, odeśle nas do docelowego artykułu. Pokaż datę stworzenia, ukryjemy datę modyfikacji też, pokaż datę opublikowania, wiadomo co to jest, kiedy artykuł powstał. Pokaż przycisk nawigacji. Jak jest więcej artykułów w danej kategorii, to tutaj na dole pokazuje się następny albo poprzedni. Z lewej strony poprzedni, z prawej następny. Jeżeli to klikniemy, to zablokujemy tą opcję. Jak to wygląda? A no tak, tutaj mamy poprzedni, a tu mamy następny. To są właśnie te przyciski. I następny, co mamy, to jest głosowanie, ocenianie. Ukryjmy na razie, nie? Czytaj więcej. Możemy ukryć ten przycisk, który Państwo pamiętacie. Mieliśmy o tutaj w tym miejscu. Czytaj więcej. Możemy go ukryć, ten przycisk, właśnie zaznaczając tą opcję tutaj. Pokaż czytaj więcej, my zrobimy ukryj i tytuł czytaj więcej. To jest bardzo ważna rzecz. W Joomla 1.5 czytaj więcej było tylko słowo. Natomiast tutaj proszę zwrócić uwagę, mamy czytaj więcej i nazwę tytuł tego artykułu. Jest to bardzo pożyteczne z punktu widzenia Google, ponieważ to tworzy pewnego rodzaju link wewnętrzny. Linkowanie wewnętrzne dla Google jest dosyć istotne na stronie, więc taka pewna fajna modyfikacja została bardzo dobrze, że wprowadzona. No dobrze, no i ostatnie tutaj ikonki, pokaż ikonki, czyli ukrywam ikonkę drukarki. To jest ta ikonka. Ukryjemy sobie ikonkę e-maila i odsłony. Zapiszmy tutaj te zmiany i zobaczmy po raz kolejny naszą stronę. No pięknie. Tytuł jest łączem, świetnie. Jarosław Kasperek, pierwsza treść. Osiągnęliśmy to, co chcieliśmy. Czyli nasz pierwszy artykuł jest na stronie tytułowej w standardowym szablonie joomlowym. Dobrze, w następnym odcinku dalej będziemy edytować artykuł i edytować troszeczkę pewne inne opcje. Dziękuję.